Robert Edwin Howard. Cień bestii. Dopóki świecą gwiazdy zła i krwawe wstają zorze, przed cieniem bestii obroń nas, wszechmocny panie Boże. Całe to szaleństwo zaczęło się od wystrzału z pistoletu. Mężczyzna padł na ziemię z kulą w piersiach, a zabójca wycedził parę słów groźby. Do bladej ze strachu dziewczyny, która stała obok, o czym zbiegł. Zniknął między drzewami na skraju obozu. Miał szerokie plecy i poruszał się niezdarnie. Wyglądał jak małpa. Nie minęła jeszcze godzina, a już uzbrojeni mężczyźni o posępnych twarzach przeczesywali sosnowy las. Ponure polowanie trwało całą noc, a w tym czasie ranny. Walczył o życie. Jest już lepiej. mówię, że przeżyje. Powiedziała Joanne, gdy wyszła z pokoju, w którym leżał jej młodszy brat. Potem opadła na krzesło i wybuchnęła płaczem. Usiadłem obok i starałem się ją pocieszyć, tak jak pociesza się dzieci. Kochałem tę dziewczynę, a ona odwzajemniała to uczucie. Z miłości do niej opuściłem Rancho w Teksasie. I osiadłem w zagubionym wśród bezkresnych lasów sosnowych obozie drwali. Firma jej brata prowadziła tu wyrąb lasu. Dotarłem na miejsce wypadku w niecałą godzinę po strzelaninie. Opowiedz mi wszystko ze szczegółami. Poprosiłem. Nie dowiedziałem się jeszcze niczego konkretnego. Co tu wiele mówić? Odparła ponuro. Ten facet nazywa się Joe Cagle. Jest zły. W każdym znaczeniu tego słowa. Dwa razy przyłapałam go na podglądaniu mnie przez okno, a dziś rano wyskoczył z zasterty desek i złapał mnie za ramię. Krzyknęłam, a wtedy przybiegł Harry i zdzielił go pałką. Cagel strzelił do niego z pistoletu. Zanim uciekł, przysięgał, że zemści się na mnie. Jest jak dzikie zwierzę. Czym ci groził? Spytałem. A ręce mimowolnie zacisnęły mi się w pięści. Powiedział, że wróci tu którejś ciemnej nocy i dopadnie mnie. Odpowiedziała przygnębiona i wyglądało na to, że śpięcie w to wierzy. Potem dodała z rezygnacją: On wróci, kiedy taki facet napali się na dziewczynę, tylko śmierć może go powstrzymać. Więc powstrzyma. Stwierdziłem oschle i podniosłem się z krzesła. Zamierzam dołączyć do pościgu. Nie wychodź tej nocy z domu. Przed świtem dopadniemy cage'la i nie skrzywdzi już żadnej dziewczyny. Gdy wyszedłem z domu, spotkałem jednego z uczestników pościgu. Potknął się o wystający korzeń i zwichnął nogę w kostce. Musiał wrócić do obozu na pożyczonym koniu. Nie, nie natrafiliśmy jeszcze na ślad. Rzucił w odpowiedzi na moje pytanie. Przeczesaliśmy teren wokół obozu, a chłopcy posuwają się w kierunku bagna. Chyba nie mógł zajść tak daleko. Miał niewiele czasu i w dodatku pościg na karku. Ale Joe Cagell to ciemny typ. Wygląda jak goryl. Według mnie ukrył się na bagnach i minął całe tygodnie, nim go tam znajdziemy. Mówię panu, nigdzie indziej nie mógł się zaszyć. Wszystko dokładnie przeszukaliśmy. Oprócz opuszczonego domu, ma się rozumieć. A to dlaczego? Co to za dom? Leży przy starej, dawno nieużywanej drodze, jakieś pięć mil stąd. Nikt nie odważy się do niego zbliżyć, nawet gdyby od tego zależało jego życie. Był taki jeden, co parę lat temu zabił woźnicę, uciekał tą drogą, i kiedy zobaczył, że będzie musiał przebiec koło opuszczonego domu, wolał się poddać chłopakom, co go gonili. Nie. Mówię panu, tam pan nie znajdzie Joe'ego Cage'la. Jak to się stało, że robił się tak złej sławy? Spytałem. Od dwudziestu lat nikt tam nie mieszka. Ostatni właściciel wypadł z okna na piętrze i zginął na miejscu. Potem jeden młody włóczęga założył się, że spędzi tam noc, a rano znaleźli go martwego. Potłuczonego, jakby spadł z bardzo wysoka. Stary traper, który tej nocy był w okolicy przysięgał, że słyszał straszny krzyk, a potem chłopak wyleciał oknem. Ten widok mu wystarczył, ale tak naprawdę złoł sławą okrył się dopiero. Nie byłem w stanie nastroju do wysłuchania długiej na wpół zmyślonej opowiastki o duchach czy jakichś innych bzdur. Na całym wschodzie pełno jest domów, których straszy, a jeszcze więcej opowieści o nich. Przerwałem mu, by spytać, gdzie znajdę oddział, który zapuścił się najdalej w las. Potem kazałem mu obiecać, że zostaniesz, An do mojego powrotu. Dosiadłem konia i ruszyłem w drogę. — Niech pan tylko się nie zgubi! — krzyknął za mną. — Te sosnowe lasy nie są dla obcych zbyt gościnne. Radzę wypatrywać świateł latarni naszych chłopaków. I niech pan nie jedzie tym starym traktem! Szybkim kłusem dotarłem na skraj drogi, która prowadziła w tę część lasu, gdzie chciałem się udać. Tu się zatrzymałem, inna, ledwo widoczna ścieżka odbijała w prawo. Była to owa stara droga do opuszczonego domu. Zawahałem się, nie byłem jak inni przekonani, że Joe Cage nie mógł się tutaj ukryć. Im więcej się nad tym zastanawiałem, tym bardziej byłem pewien, że właśnie tu się skierował. Wszyscy mówili, że był dzikusem, prawdziwą bestią o tak niskiej inteligencji, że zabobony miejscowej ludności z pewnością nie robiły na nim wrażenia. Dlaczego w takim razie zwierzęcy instynkt nie miałby zaprowadzić go tam, gdzie nikt nie odważy się go ścigać? Jego zwierzęca natura kazała mu pogardzać zabobonnym strachem gawiedzi. Podjąłem decyzję. Ciągnąłem cugle i skierowałem wierzchowca na stary, zarośnięty trakt. Nie ma na świecie ciemności tak absolutnej, jak czerni lasów sosnowych. Ciche drzewa otaczały mnie niczym ściany bazaltu, przesłaniając gwiazdy na niebie. Zupełną ciszę przerywały tylko od czasu do czasu niesamowite dźwięki wiatru pośród gałęzi lub odległy krzyk polującej sowy. Ten spokój mnie przerażał. Zdawało mi się, że w otaczającej mnie czerni wyczuwam obecność ducha niezdobytych bagien, odwiecznego wroga człowieka, którego bezdenna dzikość wciąż stanowi wyzwanie dla dumnej cywilizacji. W takim otoczeniu wszystko wydaje się możliwe. Nie zastanawiałem się wtedy nad opowieściami o czarnej magii i rytuałach wudu które podobno odbywały się w tych ciemnych lasach. Myślę, że nie zdziwiłby mnie nawet dźwięk tamtamów wzywający nagie ciała do dzikiego tańca i uczty w świetle ognia. Otrząsnąłem się z ponurych myśli. Gdyby nawet wyznawcy wudu zbierali się potajemnie w tych lasach, dawno już przepłoszyliby ich mężczyźni poszukujący zbiega. Gdy mój rumak... Wychowany w tych lasach stąpał pewnie niczym kot w ciemności. Puściłem luźno cugle i natężałem zmysły, by nie uszedł mej uwadze żaden podejrzany dźwięk. Lecz nie usłyszałem ani jednego stąpnięcia, żadnego szelestu skąpej ściółki. Wiedziałem, że Joe Cage jest uzbrojony i zdesperowany. W każdej chwili mógł wyskoczyć z ukrycia, ale nie bałem się go. W panującej ciemności widział tyle co i ja, a w ślepej wymianie strzałów nasze szanse byłyby jednakowe. Gdyby doszło do walki, wręcz, cóż, ważyłem coś ze 100 kilo same kości i mięśnie. A na teksańskim szlaku przywykłem do wszelkich rodzajów walki, łącznie z walką na śmierć i życie. Prawdę mówiąc, fakt, iż cajdl groził Joan. Prawił mnie w taką wściekłość, że porzuciłem wszelkie środki ostrożności. Ani przez chwilę nie przeszło mi przez głowę, że mógłbym nie dać sobie rady z zaszczutnym typkiem podobnym do małpy. Gdybym tylko dostał go w swoje ręce, zgniótłbym na papkę. Pomyślałem, że muszę być już niedaleko opuszczonego domu. Straciłem poczucie czasu, ale gdzieś na wschodzie blade światło zaczęło sączyć się przez czarną zasłonę sosen. Księżyc przemierzał swój szlak. W tym momencie gdzieś z przodu dobiegła mnie nagła seria wystrzałów, a w chwilę potem zapadła znowu gęsta jak mgła cisza. Zawahałem się i wstrzymałem konia. Wydawało mi się, że wszystkie strzały pochodziły z tej samej broni. Więc przeciwnik nie odpowiedział ogniem. Co mogło się wydarzyć w tej ponurej ciemności? Czy te strzały oznaczały koniec Joe Cage'a, czy może to on uderzył ponownie? A może nie miał z nimi nic wspólnego? Był tylko jeden sposób, żeby się przekonać. Ścisnąłem wierzchowca obcasami i pospiesznie wyruszyłem w dalszą drogę. W parę chwil później wjechałem na dużą polanę na której ponura, mroczna budowla odcinała się od gwieździstego nieba wreszcie opuszczony dom. Księżyc świecił niesamowicie pomiędzy gałęziami, które rzucały dziwne cienie i rozświetlał okolice złudnym światłem. W tej tajemniczej poświacie dostrzegłem, że musiała to być kiedyś stara, kolonialna rezydencja. Siedziałem w siodle nieruchomo, a mój umysł nawiedziły wizję dawnej, minionej świetności. Drodne plantacje, arystokratyczni pułkownicy południa, eleganckie bale. Wszystko przepadło w porządze wojny domowej. Na miejscu kwitnących plantacji wyrosły lasy sosnowe. Szlachetni panowie i ich damy dawno już leżeli w grobach a rezydencja gniła i popadała w ruinę. Jakie niebezpieczeństwo czyhało na mnie w tych ciemnych i zakurzonych pokojach, gdzie grasowały myszy i sowy wiły sobie gniazda. Zeskoczyłem z siodła, a wtedy mój koń parsknął gwałtownie, po czym dziko wierzgnął, wyrywając mi cugle z rąk. Próbowałem je złapać, lecz pędem rzucił się do ucieczki i zniknął w mroku niczym leśny stwór. Stałem oniemiały i słuchałem cichnącego tętentu końskich kopyt, czując zimny dreszcz w kręgosłupie. Niedobrze, że miałem odcięty odwrót z tego ponurego miejsca. Jednak nie przyjechałem tu, by natychmiast uciekać. Z pistoletem w jednej ręce a lampką w drugiej odważnie wstąpiłem na szeroką werandę, której dach wspierał się na podobnych do wierzch filarach. Drzwi wisiały na jednym zawiasie. Zapaliłem lampkę i w jej skąpym świetle omiotłem wzrokiem szeroki hol. Wszystko pokrywała gruba warstwa kurzu. Zgasiłem światło i ostrożnie wszedłem do środka. Gdy tak stałem w holu, próbując przyzwyczaić oczy do ciemności, zdałem sobie sprawę, że postępuję bardzo nieostrożnie. Jeśli Joe Cage'l ukrył się gdzieś tutaj, to w momencie, gdy zobaczy światło, bez trudu nafaszeruje mnie ołowiem. Ale przypomniało mi się, jak groził Joan, która leżała teraz na pewno przerażona i bezbronna, czekając na jego powrót. Ta myśl umocniła moją determinację. Pomyślałem, że jeśli Joe jest w tym domu, nie wyjdzie z niego żywy. Podświadomie wyczułem, że gdyby zbiegł ukrył się tu, przyczaiłby się gdzieś na górze. Skierowałem się więc w stronę schodów. Posuwałem się powoli i przystanąłem na półpiętrze, gdzie przez małe okienko sączyło się światło księżyca. Kurz grubą warstwą zalegał podłogi nietknięte miotłą od lat. Słyszałem szelest skrzydeł nietoperzy i chrobotanie myszy. Nie zauważyłem śladów ludzkich stóp, lecz byłem pewien, że nie są to jedyne schody. Kejdżl mógł też wejść przez okno, szedłem dalej, tym straszliwym labiryntem czarnych groźnych cieni i księżycowego światła wlewającego się oknami. Mijałem pokój za pokojem, ale w świetle lampki widziałem tylko odrapane ściany, walące się sufity i połamane meble. Wreszcie, w samym końcu korytarza, znalazłem pokój, którego drzwi były zamknięte. Zatrzymałem się. Nawiedziło mnie jakieś dziwne uczucie, dzięki któremu nie straciłem zimnej krwi. Serce waliło mi jak młotem. Podświadomie wyczułem, że po drugiej stronie drzwi kryje się coś tajemniczego i groźnego. Ostrożnie zapaliłem lampkę. Ślady w kurzu świadczyły o tym, że ktoś niedawno wchodził i wychodził tymi drzwiami. Nacisnąłem klamkę, która zaskrzypiała tak głośno, aż się skrzywiłem. W każdej chwili spodziewałem się strzału przez zamknięte drzwi. Otworzyłem je kopniakiem i odskoczyłem na bok. Nie padł żaden wystrzał, panowała cisza. Kucnąłem, odbezpieczyłem pistolet, wychyliłem się z zaframugi i spenetrowałem wzrokiem pomieszczenie. Poczułem w nozdrzach słaby, kwaskowaty zapach prochu. Czy to w tym pokoju padły strzały, które słyszałem? W świetle księżyca niewiele było widać. Na środku widziałem ciemny, masywny kształt, który mógł być ciałem człowieka. Przeszedłem przez próg, pochyliłem się nad nim i oświetliłem lampką jego zwróconą w kierunku sufitu twarz. Joanne nie musiała się już lękać. Kształtem na podłodze był Joe Cage, martwy jak głaz. W niewielkiej odległości od jego wyciągniętej ręki leżał rewolwer. Podniosłem go i w bębenku znalazłem komplet pustych łusek. Na ciele Joego nie było żadnych ran. Do kogo strzelał i co go zabiło. Przyjrzałem mu się dokładnie i wtedy zrozumiałem. Widziałem kiedyś ten wyraz twarzy u mężczyzny, ukąszonego przez grzechotnika, umarł ze strachu, zanim jego ciało poraził jad. Usta kejdżla były szeroko otwarte, a martwe oczy przeraźliwie wytrzeszczone. Jego również zabił strach. Tylko przed czym. Gdy to pojąłem, zimny pot oblał mi twarz, a włosy zjeżyły się na głowie. Nagle dotarła do mnie cisza i samotność tego miejsca, w którym znalazłem się północną godziną. Gdzieś w pobliżu pisnął szczur, a ja wzdrygnąłem się mimowolnie. Podniosłem oczy i zamarłem. Na oświetlonej przed chwilą światłem księżyca ścianie, Pojawił się cień. Skoczyłem na równe nogi i rzuciłem się do wyjścia. Droga była wolna. Wybiegłem, wpadłem do sąsiedniego pokoju i zatrzasnąłem za sobą drzwi. Zatrzymałem się wstrząśnięty. Żaden dźwięk nie mącił ciszy. Co lub kto mógł pojawić się tak nagle i rzucić ten dziwaczny cień? Trząsłem się z niepohamowanego strachu. Już widok trupa był dostatecznie przerażający, lecz cień, który ujrzałem, wycisnął na mej duszy piętno czegoś dziwnego i bezbożnego, czegoś nieludzkiego. Drzwi pomieszczenia, w którym się znalazłem, również wychodziły na hol. Skierowałem się ku nim, lecz na myśl o spotkaniu z tym czymś, co czaiło się w ciemności, zatrzymałem się. Nagle jakaś siła wyłamała drzwi z zamiasów. Nikogo nie widziałem, lecz moja dusza zamarła, gdy odrażający cień padł na podłogę i zaczął sunąć ku mnie. Wyglądało to, jakby jakaś budząca grozę postać stanęła w drzwiach, rzucając długi pokraczny cień od progu aż po me stopy. Lecz w drzwiach nie było nikogo. Rzuciłem się pędem w kierunku drzwi do sąsiedniego pokoju. Ten również, jak i wszystkie inne, przylegał do holu. Zatrzymałem się ze zgrozą, a rewolwer, który ze wszystkich sił ściskałem w spostniałej dłoni, trząsł się jak liść. W ciszy bicie mojego serca wydawało się głośne niczym grzmoty. Na Boga! Cóż to za horror prześladował mnie pośród tych ciemnych pokoi, jakaż to istota mogła rzucać cień, sama pozostając niewidzialną? Cisza zaległa jak mgła. Diabelska poświata księżyca tworzyła na podłodze niesamowite wzory. Dwa pokoje dalej leżało ciało mężczyzny, który zobaczył coś tak przerażającego, że postradał zmysły, a potem i życie. I oto stałem tu, sam na sam z nieznanym potworem. Co to było? Skrzypnięcie starych zawiasów. Przylgnąłem do ściany i krew we mnie zastygła. Drzwi, przez które wszedłem, otwierały się powoli i poczułem nagły podmuch powietrza. Po chwili były otwarte na oścież. A ja, przygotowany już na spotkanie z diabelską istotą, nie zobaczyłem nikogo. Światło księżycowe, takie jak we wszystkich pokojach po tej stronie holu, wlewało się przez drzwi i rozświetlało przeciwległą ścianę. Nawet gdyby weszła tu jakaś niewidzialna istota, nie miałaby za swymi plecami księżyca. Jednak pokraczny cień rósł na ścianie, jakby coś co go rzuca, zbliżało się. Mimo deformacji spowodowanej kątem badania światła, widziałem wyraźnie szeroką, pokraczną sylwetkę. Jej głowa wysunięta była do przodu, a ludzkie, z pozoru ramiona, zwisały luźno. Nie były to jednak ramiona człowieka. Domyśliłem się tego z kształtu cienia, lecz wciąż nie widziałem tego, kto go rzucił. W panice zacząłem strzelać w kierunku drzwi, wypełniając dom hukiem i kwaśnym dymem prochu. W geście rozpaczy posłałem ostatnią kulę prosto w pełznący cień, zapewne tak jak zrobił Joe Cagele chwilę przed śmiercią. Kurek szczęknął głucho, opustą komorę i cisnąłem bezużyteczną już bronią w niewidocznego przeciwnika. Niewidzialna istota nie zatrzymała się, a jej cień był tuż u moich stóp. Cofałem się, wymachując na oślep rękami, aż natrafiłem na drzwi i mocno nacisnąłem klamkę. Drzwi nie ustąpiły, były zamknięte na klucz. Obok mnie, na ścianie, odcisnął się straszliwy czarny cień. Dwa, wielkie jak drzewa ramiona, uniosły się powoli. Brzeszcząc, natarłem na drzwi całym ciężarem ciała. Rozległ się suchy trzask i wpadłem do sąsiedniego pokoju. To, co nastąpiło potem, było niczym koszmar. Uciekałem w popłochu aż dotarłem do holu. Na jego końcu, jak przez mgłę, widziałem schody i rzuciłem się ku nim. Wydawało mi się, że korytarz jest długi jak sama wieczność. Cień był równie szybki jak ja i przesuwał się za mną, znikając i po chwili pojawiając się znowu na tle skąpanej w księżycowym blasku ściany, gonił mnie lewą ścianą przez cały hol, a cokolwiek go rzucało, było już bardzo blisko. Od dawna ludzie powiadali, że duch może rzucać w świetle księżyca cień, choć sam pozostaje niewidoczny. Lecz nie było na ziemi człowieka, którego duch po śmierci mógłby rzucić tak przerażający. I nieludzki cień, jak ten, przed którym uciekałem, ściskany spazmatycznym strachem. Dobiegłem już niemal do schodów, gdy cień wyskoczył przede mnie. Niewidzialna Mara za moimi plecami już wyciągała ręce, żeby mnie dopaść. Szybkie spojrzenie pod nogi przeraziło mnie jeszcze bardziej. Tuż obok odcisków moich stóp, na zakurzonej podłodze, zaczęły się pojawiać inne ślady. Wielkie, nieforemne stopy, niewątpliwie zakończone szponami. Z krzykiem skrajnego przerażenia rzuciłem się na prawo w kierunku otwartego okna, niczym tonący, który chwyta się brzytwy. Odbiłem się ramieniem od framugi i poczułem, jak moje ciało koziołkuje w powietrzu. Kątem oka zdążyłem dostrzec jeszcze księżyc, gwiazdy i ciemne sosny. Ziemia pędziła mi na spotkanie i w sekundę później zatrzasnęło się nade mną czarne wieko zapomnienia. Gdy wróciła mi przytomność, poczułem dotyk delikatnych dłoni unoszących moją głowę i głaszczących mnie po twarzy. Leżałem bez ruchu z zamkniętymi oczami i próbowałem sobie przypomnieć, gdzie jestem i co się stało. Nagle pamięć wróciła, oczy zapłynęły mi dziko i spróbowałem wstać. Steve, och, Steve, jesteś ranny! Chyba zwariowałem, bo głos należał do Joan. Byłem jednak przy zdrowych zmysłach. Moja głowa leżała na jej kolanach, a duże, wilgotne od łez, ciemne oczy spoglądały na mnie z góry. Joan, na Boga, co ty tu robisz? Usiadłem i wziąłem ją w ramiona. Głowa pękała mi z bólu i byłem potwornie potłuczony. Nad nami wznosiła się ponurościana opuszczonego domu, a ponad ciernistym pnączem widziałem ciemny otwór okna, z którego wypadłem. Musiałem leżeć tak przez kilka godzin, bo krwisto-czerwony księżyc chylił się już ku zachodniemu horyzontowi. Twój koń przybiegł bez jeźdźca. Nie mogłam siedzieć i czekać bezczynnie. Wymknęłam się i przyjechałam tu. Wiedziałam, że pojechałeś, by dołączyć do pościgu, a koń przyprowadził mnie w to miejsce. Nie było kogo wysłać, więc przyjechałam sama. Johan! wyszeptałem. Kiedy klęczała tak przy mnie, delikatna, smutna, krucha, lecz pełna miłości, wzruszenie ścisnęło mnie za serce. Przytuliłem ją mocniej i pocałowałem w milczeniu. Steve, powiedziała cichym, zalęknionym głosem, co ci się stało? Kiedy przyjechałam, leżałeś bez przytomności wśród tych ciernistych pnączy. Cudem tylko uniknąłem śmierci, która dosięgła tych dwóch mężczyzn, co wypadli z okna. Joan, powiedz mi, co wydarzyło się w tym domu 20 lat temu, że tak straszliwy urok padł na to miejsce? Dziewczyna zadrżała. Nie wiem, odpowiedziała. Ludzie, którzy mieszkali tu przed wojną, musieli sprzedać ten dom. Następni lokatorzy strasznie go zapuścili. Krótko przed śmiercią ostatniego z nich wydarzyła się jednak dziwna rzecz. Z przejeżdżającego nieopodal cyrku uciekła wielka małpa i schroniła się właśnie tutaj. Biedactwo musiało być nieludzko traktowane, bo kiedy właściciele próbowali ją schwytać, walczyła tak za wzięcie, że musieli ją zabić. To było ponad dwadzieścia lat temu. Wkrótce potem właściciel domu wypadł z okna na piętrze i zginął na miejscu. Wszyscy myśleli, że popełnił samobójstwo albo chodził we śnie, tymczasem... Nie. Ogarnął mnie nagły, przenikliwy chłód. Gała go istota tak straszliwa, że śmierć wydała mu się zbawienną ucieczką. Wiem, co zabiło tego włóczęgę, a Joe Cagel... Joe Cagel! krzyknęła Joan ze strachem gdzie? Nie martw się. Już ci nie zrobi krzywdy. Nie pytaj o nic więcej. Ja go nie zabiłem. Nie wyobrażam sobie, by można zginąć straszliwszą śmiercią. Są światy i cienie światów istniejące poza ludzkim zrozumieniem. W mrocznych cieniach naszego świata czają się bestialskie duchy trwające poza czasem. Chodźmy stąd. Joan przyprowadziła ze sobą drugiego wierzchowca i zostawiła zwierzęta nieopodal. Kazałem jej usiąść w siodle i mimo protestów wstąpiłem ponownie w mrok do domostwa. Doszedłem tylko do okna na pierwszym piętrze i nie zabawiłem długo. Potem dosiadłem konia i razem z Joan odjechaliśmy starą drogą. Gwiazdy już bladły, a niebo na wschodzie rozjaśniał wstający świt. Nie powiedziałeś mi, co to za duch nawiedza to miejsce! Odezwała się Joan przyciszonym głosem. Ale i tak się domyślam, co mamy robić. Zamiast odpowiedzi odwróciłem się w siodle i wyciągnąłem rękę w kierunku starego domu. Minęliśmy już zakręt i widać go było tylko niewyraźnie za drzew. Kiedy patrzyliśmy w tamtym kierunku, z okien buchnęły czerwone płomienie, a ku niebu uniosły się kłęby dymu. W chwilę później rozległ się huk i cały dom pochłonęły szalejące jęzory ognia, który wcześniej roznieciłem. Starzy ludzie powiadają, że ogień potrafi strawić wszystko. Gdy tak patrzyłem za siebie, wiedziałem, że duch małpy został unicestwiony, a cień bestii na zawsze zniknie z sosnowych lasów. Czytał Krystian Kieś Zapraszam do subskrypcji mojego kanału.